praca z sercem? Praca z sercem to praca, którą po prostu chcemy wykonywać. Praca z ogromną radością. Praca, która nie jest w sumie pracą, tak? Praca, która jest życiem, która jest hobby, która daje dużo satysfakcji, no i po prostu codziennej radości z tego, co się robi. Jak robilibyśmy to, nawet gdyby nam za to nie płacili, no. Często znajduję w tej swojej pracy satysfakcję. I ta satysfakcja jest niezwykle cenna, bo nieważne ile rzeczy się zrobi takich, że kurczę, kolejny raz do tej roboty, są sytuacje i miejsca, że faktycznie ma się świadomość tego, że zrobiłeś coś fajnego. I to jest niesamowite uczucie i wtedy wydaje mi się, to serducho ponownie odnajduje w tej pracy. Coś, co powoduje, że mamy taką wewnętrzną motywację, coś, co nas napędza, co nas nakręca, to jest coś, czemu nie możemy się oprzeć. I jak bohaterowie filmów, które dzisiaj pokazywaliśmy, czy postaci na zdjęciach, które pojawiły się na wystawie, no to właśnie jest praca, którą wykonujemy, bo nie możemy sobie wyobrazić życia bez niej. Ja chciałam powiedzieć, że ostatnimi czasy nie pracuję z sercem, tylko pracuję z Bartkiem. I to jest jakby kontra do tego serca, gorzej. Bo praca z Bartkiem do łatwych nie należy. Ale już coraz lepiej chyba sobie wypracowujemy ten system. A moją pracę biurową, znaczy nie biurową, biurową, nie biurową, bo ja mam też dużo pracy w terenie, uwielbiam. Lubię swoją pracę i uważam, że wkładam w nią naprawdę dużo serducha. Siódma edycja konkursu Oznaki Pracy za nami. W dniu dzisiejszym w Pałacu Konopackiego w Warszawie rozdaliśmy nagrody, ogłosiliśmy laureatów Grand Prix, wyróżnień, nagród specjalnych, wyróżnień honorowych uczestników konkursu i wręczyliśmy po raz pierwszy w tym roku przepiękną statuetkę, jedną w kategorii film, drugą w kategorii fotografia dla najlepszego zdjęcia i najlepszego filmu. Wygrałem Grand Prix konkursu Oznaki Pracy zorganizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Nas to też bardzo zaskoczyło, że znaleźliśmy się tutaj na kolejnej edycji konkursu Oznaki Pracy i tym bardziej jesteśmy zaskoczeni, że dostaliśmy tutaj Grand Prix za film Kaśka Hopie. Byłem na scenie, ponieważ zdobyłem wyróżnienie za mi film Magikę Technę o wspaniałym artyście, który tworzy animację malarską, a zgłębiałem tam źródła jego pasji, które sięgają traumatycznego wydarzenia z dzieciństwa. To jest zdjęcie z całej mojej relacji, jakby własnej, prywatnej, hobbystycznej z Redyku. Jest to jedno z wielu zdjęć, które akurat wysłałem tutaj na konkurs, uznając, że no, bardzo oddaje tematykę pracy z sercem, pracy tych juhasów i baców. Może powiesz coś o tej produkcji? Tak, Kaśka Hopie to jest film, który opowiada o Kaśce, która jest nad sztygarem w kopalni Wesoła Mysłowicach. I od początku, jak dowiedziałam się, co Kaśka robi w życiu, wiedziałam, że to jest super materiał na film. I dzięki Kaśce, bo miała kilka takich propozycji, to my mogliśmy zrobić ten film. I odrzucała je wszystkie. Odrzucała. Tak. I zaufała nam. Jeżeli jeszcze ja mogę powiedzieć słów parę o Kasi Stodolskiej, no to jest niesamowita postać, niesamowita bohaterka, która w zasadzie nadała kształt całej tej produkcji. Z jednej prostej przyczyny, mianowicie no jest to kobieta pracująca, która udowadnia swojej pracy, no, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja w swojej twórczości poszukuję takich często ukrytych przed świadomością jakby powodów naszych działań, zachowań. To mnie kręci ten nieobecny władca marionetek w naszej głowie. Rany Julek, to już siódma edycja. Fajna rzecz. Wciąż wiele uśmiechniętych twarzy, wciąż zdjęcia, które zaskakują, filmy, które wbijają w podłogę i pomysłów bez liku. Za każdym razem zdałoby się, że temat się wyczerpał, że za chwilkę coś będzie pod górkę, że już nic nowego nie można stworzyć, a to proszę. Nowe, fajne, ciekawe, niesamowite pomysły. Niesamowicie inspirujące są filmy. Ja akurat z tą działką mam troszeczkę problem, bo wydaje mi się, że trudno oddać w 3-5 minut tak pięknie pokazać właśnie ludzi, których praca
praca jest tak wykonywana z sercem. Zdjęcia są niesamowite, bardzo, bardzo zróżnicowane, bardzo wysoki poziom. Cykl fotografii z domu pogrzebowego, bo to nie jest prosektorium, rewelacja i faktycznie zdjęcie, które wisi tutaj, a nie było na dole pokazane, wow. Gratulujemy. Gratulujemy wszystkim. Ja mam takich dwóch faworytów, innych od Karoliny. Mi się również podoba bardzo ten cykl, ale ja mam dwóch. Jak tutaj przyszedłem, zobaczyłem od razu zdjęcie kominiarza i ono jest super. To jest niesamowity sztos, świetna fotografia. Natomiast jak dalej zacząłem się rozglądać, to najbardziej podoba mi się ze wszystkich tych fotografii zdjęcie przerwa. Ja jestem taką istotą bardzo wizualną. Mniej kręcą mnie tematy społeczne, bardziej jest, zachwycam się zmysłowo, sensualnie tym, co widzę, dlatego film, który zdobył notabene wyróżnienie, ten o tym gościu, co robi węgiel drzewny, był piękny wizualnie, więc zwrócił moją uwagę. I ten film, i on nie dostał wyróżnienia. Przepiękne zdjęcia, przemiły pan, bardzo sympatyczny, trochę laurka, okej, ale bardzo miło było oglądać film o pszczelarzu. To nie tak, że ta praca zrobiła na mnie największe wrażenie, ale rzeczywiście z mojego punktu widzenia najbardziej pasuje do tematyki tegorocznej edycji konkursu, czyli pracy z sercem. To jest praca, która na wystawie pojawiła się jako pojedyncze zdjęcie, ale na konkurs została zgłoszona jako cykl. Cykl pana Alemańskiego opowiadający o pracy w firmie, która zajmuje się sprzątaniem śmieciami, wyłożeniem śmieci, sprzątaniem w mieście. I rzeczywiście to jest taka praca, o której pewnie nie myślimy od razu, kiedy ktoś nas zapyta o pracę, którą można wykonywać z sercem. Jeśli chodzi o film, to myślę, że chyba kierowca autobusu. Fantastycznie. Fantastyczne rozmowy prowadzę też w kuluarach. Ogromne zaangażowanie organizatorów też mnie poraziło. Fantastycznie, fantastycznie. Praca to jest wielka wartość. Ja musiałem trochę do tego dorosnąć, żeby to zrozumieć. Kolejna edycja będzie w przyszłym roku, to wiemy na pewno. Natomiast nie mamy w tej chwili jeszcze pojęcia, jaki będzie temat szczegółowy. Kolejna edycja z pewnością będzie dotyczyła tematu pracy i ludzi, którzy tę pracę wykonują. I myślę, że po ostatnich dwóch edycjach, czyli tegorocznej i zeszłorocznej, które zwracały uwagę na tą pozytywną stronę pracy, myślę, że utrzymamy tą linię i będziemy szukali właśnie obrazów pozytywnych, obrazów pokazujących pracę, która jest dla człowieka wartością, która go buduje, która go rozwija, która go uskrzydla. Bo też te prace później konkursowe, one żyją dalszym życiem. Wystawy pojawiają się w różnych miejscach, filmy są oglądane, są elementem czasami działań, które też prowadzi Instytut. I myślę, że ten taki pozytywny obraz pracy, który z tych prac się wyłania, trzeba go promować i trzeba pokazywać, że praca, którą wykonujemy na co dzień i tyle czasu jej poświęcamy, jest dla nas ważna, jest dla nas dobra i trzeba o tej dobrej stronie pracy mówić. Bartek zawsze pomija to, żeby Kaśce serdecznie podziękować, że to nam powierzyła. Zawsze dziękuję. Raz nie podziękowałem i no faktycznie to przepraszam też. Także Kaśka, wielkie dzięki, że to myśmy mogli ten materiał zrobić. Dziękuję. I dziękuję za twoje zaangażowanie, no i też to, że dałaś tyle od siebie. I ten materiał wygląda tak też dzięki tobie. Zobacz, Kaśka, co mamy.